Wiadomo, że odpadł na mecz ligowy z ŁKS-em, stąd te dwa mecze kontrolne. I przez ten czas mogłem zespołowi się przyjrzeć troszeczkę bardziej dokładnie. Wiadomo, że rozliczanie będziemy, co zrobiliśmy przez tych 10 dni w sobotę. Mam nadzieję, że wszyscy zawodnicy, którzy pracują, będą zdatni do przeciwstawienia się silnemu przeciwnikowi i naszym założeniem będzie zapunktować w tym meczu w sobotę. Dziękuję trenerze. Szanowni Państwo, myślę, że czekamy na Państwa pytania, zarówno do trenera, jak i do zawodnika. Tak bywa, że nowy trener w każdym klubie, gdy przyjmuje klub w trakcie rozgrywek, to przegląda szczegółowo kadrę, kto grał, kto nie grał, czasem próbuje coś zmienić. A no to w domyśle od razu jest pytanie o chińskiego kolegę, bo też wystawił Pan w ostatnim sparingu, czy faktycznie widzi go Pan czy w składzie, czy na ławce rezerwowej, bo nawet na ławce się nie mieści do tej pory. W tej chwili powiem tak, że na pozycji, na której nominalnie Juffe jest, czy był zatrudniany w klubie, no to na tej pozycji musi walczyć z trzema zawodnikami. Natomiast jest straszna posucha, jeżeli chodzi o napastników, stąd będę, jeżeli Juffe załapie się do 18, ja załapię się nie tylko z tego tytułu, że za kartki musi odpaść Jurga i Wichtowski. Bartoszak jest cały tydzień praktycznie wyłączony, gdyż narzeka na uraz kolana, czyli nie wiem, czy będzie brany pod uwagę. Stąd jest potrzeba, żeby Juffe był w kadrze meczowej i nie wiem, czy nie zagra jako napastnik. Na tą chwilę mówi, że nie jest to mu rzecz obca i jak ktoś gra za wysuniętym napastnikiem, a nie ukrywam, że zagramy w meczu z Grudziądzem 4-5-1, także na tą chwilę z przodu jest Michał Jakubowski, także Juffe może być zmiennikiem, jak ktoś umie grać do przodu, to czy będzie grał najbardziej wysunięty, czy będzie grał za napastnikiem wysuniętym, to nie powinno sprawiać specjalnego nie jest to wirtuoz piłki, ale tak mu się przyglądam na treningu, no to jakieś tam walory w nim drzemą. No, wszystko polega na tym, żeby pokonał trudności natury mentalnej, czyli bo widzę, że jest dobrze odbierany przez zespół, jest to bezkonfliktowy chłopak, bo nawet jak się nie zna języka, to nieraz ja miałem do czynienia z zawodnikami, którzy nie znali języka, ale ich takie jakieś korzenie nerwowości, czy miałem do czynienia z bałkańskimi piłkarzami z Bałkanów, także nieraz potrafili, nie znając języka, zajść za skórę zawodnikom polskim, ale tutaj widzę, że nie ma żadnego problemu. Bardzo, bardzo pozytywnie ten chłopak jest przyjmowany przez zespół i myślę, że jego ambicją i jego celem też jest się odpłacić poprzez to, żeby pokazał, że nie jest tutaj za darmo, tylko chce chłopak zaistnieć w polskiej piłce. Ja mam pytanie, sportowe.pl do Juffe. Z jednej strony trenerzy, najpierw Borowski i Tarczyński, potem trener Pawlak trochę czekali na to, żeby ci dać szansę, a z drugiej strony koledzy z drużyny ciągle mówili, że dobrze wyglądasz na treningach, że mógłbyś pomóc zespołowi. Nie uważasz, że trochę zbyt długo czekasz na tą swoją szansę? Borowski działa, właśnie na te Tarczyński działa. A co to mi kiedy na godzinę? No i się I ten budzimał. I budziło się taj tu Właśnie mówię, jeśli nie boję. No, ale nie szło.
Juffej odpowiedział, że no nic innego mu nie pozostaje jak czekać, cały czas się stara pokazać się z jak najlepszej strony, czy to teraz w ataku, czy tak jak wcześniej był w środkowym na pomocy. I nie mówi, że nie pozostaje nic jak czekać. A jeśli chodzi o te obsady pozycji na boisku, to lepiej czułbyś się w ataku, czy jednak w środku pola, gdzie też grałeś, jak występowałeś na przykład w Kinach częściej? O, nie chciałbym zawsze życie dla Kina. Jeśli ogólnie dostanie szansę grania w zespole, mówi, że pozycja dla niego się tak nie liczy, odnajduje się na tym ataku, tak jak w poprzednim meczu. Wcześniej w Szanghaj Shenhua właśnie był na tylnych pozycjach, ale mówi, że ten atak też mu pasuje, więc tak to wygląda. Mam w takim razie pytanie z zawodnika, jak on się czuje pod względem fizycznym, bo nie wiem, czy przepracował okres przygotowawczy tam w Chinach, czy jak to w ogóle wyglądało, no bo niewiele wiemy na ten temat. Szanghaj mieli dość ciężkie treningi. Fizycznie tutaj wiadomo po przylocie no był trochę osłabiony przez podróż, ale teraz dnia na dzień uważa, że jest coraz lepiej i dochodzi w końcu do swojej formy, którą miał wcześniej w Szanghaju. Chciałem zapytać, co chce osiągnąć Warcie i jak traktuje Wartę, czy to jest taki jego przystanek, żeby coś więcej w Europie osiągnąć? Jeszcze nie myślę tak bardzo o przyszłości. Teraz chcę się poświęcić Warcie i jak najbardziej się rozwijać właśnie w tym klubie.